Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Gimnastyka oddechowa to zespół ćwiczeń podnoszących sprawność i wydajność układu oddechowego. Cele gimnastyki oddechowej to: zwiększenie pojemności i objętości oddechowej płuc, przywrócenie prawidłowego mechanizmu oddychania, nauczenie chorego postępowania pozwalającego na przerwanie lub osłabienie napadu duszności. Pobudzenie układu krążenia do rozprowadzania tlenu do najdrobniejszych naczyń włosowatych, zwiększenie objętości i siły mięśni, które dzięki gimnastyce stają się lepiej ukrwione i odżywione, wspomaganie pracy układu pokarmowego i przemiany materii. Wskazania gimnastyki oddechowej to przewlekła choroby układu oddechowego, zabiegi operacyjne, choroby układu krążenia. Siedzący tryb życia, osoby w podeszłym wieku mało aktywne fizycznie, wady postawy ciała u dzieci. Przeciwwskazania gimnastyki oddechowej to: wady serca, ostre schorzenia płuc i serca, choroby zakaźne, czynna gruźlica, krwioplucie, wysoka temperatura ciała. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.